Ciągnijmy więcej pieniędzy z rynku przez na przykład likwidację podatku belki i obligacje oprocentowane na 15%. Zainwestujmy w budownictwo, bo ono siada dzisiaj. Dzisiaj firmy budowlane rezygnują z 80% swoich inwestycji. Nie ma dzisiaj szans na wzięcie kredytu hipotecznego. Jak ktoś pójdzie dzisiaj do banku i poprosi o kredyt na 500 tysięcy złotych, to po pierwsze musi oddać milion 200. 000 000 I to są dane sprzed kilku tygodni, więc nie wiem, czy nie jest już dzisiaj milion 300. I większość nie spełnia warunków i nie dostanie jest po prostu tego, tego, no to inwestor nie buduje mieszkania, bo nie ma kto tego mieszkania kupić. I my mówimy: ulga remontowo-budowlana, specjalny fundusz hipoteczny w BGK ze stałym oprocentowaniem. W większości krajów europejskich kredyty hipoteczne są na stałym oprocentowaniu. To nie jest oprocentowanie 6-7%, tylko mm -hmm. to jest 1,5-2%. Doprowadzenia do niższej inflacji, do większych inwestycji, do tańszej energii i tańszej żywności.